nagrywamy w mieście. Jest nasz powrót na YouTube'a i jak obiecałem, zaczynamy nową rubrykę. Będziemy opowiadać o rasach. Dzisiaj gwiazda naszego filmu będzie... Przedstawcie się. To jest Benjamin Benio, ja jestem Bartek. Cześć Bartek. Cześć. Siemano. No i dzisiaj właśnie porozmawiamy o Amstaffie. Myślę, że bardzo oczekiwany film i na topie. Amstaff zawsze jest na topie. Dla ludzi, którzy znają się na tych rasach lub nie znają się. Dla tych, co się nie znają, w większości jest to niebezpieczny pies. Dla tych, co się znają na tych rasach, w większości to jest największy słodziak. Bartka też nie będę dzisiaj pokazywał w obiektywie. Dlatego, że on chce być bogaty, milioner i nie chce, żeby go wszyscy znali, nie? Dokładnie tak. No i jest podobnie brzydki jak ja. Ktoś by polemizował, ale możemy takie założenia po filmu zrobić. Oczywiście mamy małe przygotowanie, żeby ten filmik nie rozciągał się na jakieś tam godziny, bo bardziej wszyscy lubią krótszy w miarę. Dlatego Bartek też zna parę pytań, ale też my go zaskoczymy, nie będzie tak mu łatwo. Tego się obawiam. Tak. I mam nadzieję, tak miało być właśnie, nie? Na początku powiedz troszkę nam o Beńku. Ile on ma lat? Benek to jest Amstaff z hodowli FCI. Teraz mają skończyć dokładnie 6 lat. Także jest, powiedzmy, Amstaffem w sile wieku. No i tyle. Z takich danych technicznych generalnie jesteśmy teraz też po jakimś tam dłuższym spacerze, jest gorąco, także on sobie tutaj siedzi i dycha. No i czekam na pytania. Okej, okay, już ten. Już otwieramy. Tu mam ściągę małą, żeby było szybciej. Beniek się relaksuje. No i teraz tak, Bartek. Pierwsze pytanie do ciebie. Dlaczego wybrałeś ten rasę? No, rasę Amstaff. To nie jest takie oczywiste do końca, ponieważ zawsze chciałem mieć psa i tak naprawdę już jak mogłem mieć psa, bo byłem na tyle samodzielny. Wybór jakby był taki, że miał być to średni pies z krótkim włosem, powiedzmy taki, który mógłby też gdzieś tam pośrednio się nadawać do jakichś tam, powiedzmy, sportów, ale też jak trzeba będzie, żeby potrafił sobie na kanapie leżeć i żeby to nie był żaden problem. No gdzieś tam po jakiejś specyfikacji raz, po rozmowach z hodowcami, też tutaj po kontakcie ze związkiem kynologicznym, no padło, że może faktycznie Amstaff. Faktycznie gdzieś tam w pierwszej mierze gdzieś miałem też ten stereotyp w głowie, że Amstaff, a no to przecież to tylko goście z osiedli, z łańcuchami i to są mordercy, a nie psy. Ale jak zacząłem czytać faktycznie jakieś takie bardziej fachowe rzeczy, więcej informacji na temat właśnie tych psów, okazało się, że to nie taki diabeł straszny. I po prostu od razu jak zobaczyliśmy też jego mordę, to musi być on. No, i tak to no wiadomo, Amstaffy się kocha za ich uśmiech, za ich budowę, za ich jakby gabaryty, bo one są niewielkie psy, tak, ale też są niemałe. Tak, właśnie, dokładnie. Bardzo średnie, akurat tak. Nadają się do mieszkania, po prostu tak bardzo fajnie. No, okej, okay, bardzo ładnie. I Beniek nam bardzo ładnie tu się prezentuje. Mam nadzieję, że nas jest dobrze słychać, bo jeszcze miasto szumi. Jak widzicie, behawiorysta jeszcze nie zarobił na mikrofony dobre. Ale... Po tym filmie to się zmieni. Po tym filmie mam nadzieję, że się zmieni. Okej. Okay. W czasie, kiedy zaczynałeś go wychowywać, oczywiście miałeś jakąś tam wiedzę, że psa trzeba, no przynajmniej tą minimalną, szkolić, uczyć i tak dalej. No i dla ciebie po prostu takie pytanie, jakie trudności miałeś w wychowaniu dany raz? Pytam się o wychowaniu, czyli po prostu na razie nie tresura. Podejście do ludzi, ile ci zajęło i na co na przykład musiałeś bardzo dużą uwagę zwracać? Czy wiesz co, powiem tak szczerze, że jakichś takich problemów super strasznych nie mieliśmy. Będę miał jakieś tam na początku takie problemy bardziej w kwestii socjalizacyjnej, jeśli chodzi o duże miasto. Okej, okay, szumy, tak, dźwięki, tramwaje, duże skrzyżowanie, to było jakieś tam wyzwanie, faktycznie to nie była super komfortowa sytuacja dla niego. Gdzieś tam trzeba było jakby na to położyć nacisk. Oprócz tego w zasadzie nie było jakichś takich większych problemów, no z tym, że też faktycznie no, też mi jest ciężko do końca to ocenić, ponieważ on no, tak naprawdę po miesiącu pobytu u nas już trafiliśmy na jakieś tam szkolenie, tak? No, ale mówili, że chodzi bardziej o jakieś problemy wychowawcze. No to tutaj to jakby się pewnie też gdzieś tam się spinało też z jakąś tam z treningiem po prostu, no jako takim. Tak?
Czyli ja Cię rozumiem tak, jeżeli Ty byłeś świadomy po prostu, jaki po tym jak wziąłeś psa i jesteś świadomy, co dalej będziecie robić, po prostu nie były zauważalne kłopoty, dlatego że Ty od początku pracowałeś. Można tak powiedzieć, tak, w zasadzie tak, trochę tak. Że nie przychodziły mi głupie myśli do głowy, bo on cały czas coś tam robił, kombinował i Ty... Tak, nawet jeśli jak przed naszym pierwszym jakimś tam szkoleniem, takim podstawowym, to i tak już nie pracowaliśmy jak w domu. Nie? Mam takie zasady, że jakieś tam określenie granic, no w ogóle jakaś taka sytuacja, żebyśmy w ogóle na początku nastawieni na jakieś tam naukę i szkolenie. Okej. Okay. Drugim takim momentem, który gdzieś tam był momentem przełomowym, ale myślę sobie, że to nie chodzi nawet o rasę, a bardziej o po prostu charakter rozwojowy, no był taka sytuacja między rokiem, powiedzmy, a jak on skończył rok, a powiedzmy rok, a półtorej roku, może ta burza hormonalna dawała sobie znać, nie? Okej, okay. Ale uważasz, że po prostu, że to typowe dla Amstaffa, czy...? Myślę, że nie, bo każdy się rozwijają raczej, to jakby nie taka sytuacja, chociaż faktycznie jakaś taka chęć do konfrontacji z innymi samcami, powiedzmy. Bardziej intensywne. Tak, wykazuje. Bardziej intensywne niż no i powiedzmy potrafił momentami, nie wiem, przejść w skali emocji od 3 do 9, załóżmy. I to w chwili. Tak, i to jest cecha właśnie Amstaffa. Tak, to faktycznie jest tam cecha tych psów, że one faktycznie potrafią się szybko uruchomić. Tak. To czasami jest fajne, jeśli chodzi na przykład o przy sporty. A na przykład o kontakty z innym psem niekoniecznie wcale tak, chociaż to też nie jest takie oczywiste, że tak na pewno nastąpi. Tak? Ale nie jest niewykluczone i trzeba o tym pamiętać i wiedzieć, że przy Amstaffie to trzeba po prostu umieć, rozumieć i umieć pracować dokładnie. Z tym. Super. Kim jest dla Ciebie Twój pies, to zostawimy na później, bo jednak po prostu może nawet widzowie nam coś napiszą o tym wszystkim. Czy jakieś kłopoty za te 6 lat z Bękiem zdrowotny, typowy dla rasy lub ogólnie Was spotkały cięższe, tak? Chodzi o wydatki, po prostu będziemy liczyć zaraz. Odpukać nie. Pojawił się jakiś taki moment alergiczny właśnie w wieku powiedzmy 12-14 miesięcy, kiedy on taki wiek miał. Ale to kwestia jakiejś tam diety eliminacyjnej i dopasowania po prostu do dobrego jedzenia dla niego. Ale odpukać zdrowotnych opcji jakby jakichś większych na pewno nie było. Też zależało nam na tym, wybierając jakby psiaka, żeby rodzice byli jakby też przebadani, no i stąd właśnie wybór psa z hodowli FCI, a nie z przełogu, nie daj Boże. Nie daj Boże z przełogu. Tak, także to na pewno. Nie mieliśmy. To jakichś takich szczególnych opcji zdrowotnych w negatywnym sensie nie doświadczył. Pytanie dla Ciebie. Jak myślisz, dlaczego jakiś procent ludzi spostrzega tę rasę za złego psa? Twoim zdaniem. Tak jak myślisz po prostu. No. Myślę sobie, że to jest jakiś temat... Dwie rzeczy na to powiem. Pierwsza rzecz, że to jest to sławetne psy wykorzystane do walk. Chociaż już pomijam tego, że nikt nie wie, jaka była historia, jak one wyglądały i jakby też nie chciałbym chodzić w ten temat, bo to jest po to nie czas i miejsce. No i co z kolei spowodowało ten stereotyp psów morderców? Zapominając o tym, że większość psów na przykład do polowań służyło po to, żeby jakiegoś tam zwierzaka dorwać, tak powiem. No i to podbijanie przez media, tak? Tak naprawdę nie są to Amstaffy, są to psy ewentualnie w typie Amstaffa, ale to słowo Amstaff gdzieś tam się... Tak jak agresja, nie? Że takie popularne to, nie? Dokładnie tak. No i tutaj myślę, że to jest główny powód, nie? I tak naprawdę duża głowa, duże zęby, gdzieś tam ta umieśniona sylwetka. No są piękne, nie? I to może to powodować, a tak naprawdę... Mity jeszcze do tego dochodzą, no, nie? Myślę, że mity, no to i nowe ściski. Stereotypy, które są po prostu upraszczane, nie? Tak. Amstaff to również jakiś tam pies, który po prostu tylko jak kogoś nie zje w ciągu dnia, to po prostu dzień stracony, nie? Dokładnie. Tak jest? Tak jest. A Amstaffy z pokoleń już bardzo się zmieniły, jeżeli jakby drążyć temat psychiki, mówię, tak? Że typowy Amstaff to jest, on ma bardzo dużo w sobie spokoju. Jego ciężko sprowokować. Tak, myślę, że są na pewno bardzo stabilne, a dwa, no to trzeba pamiętać o tym, że jeśli wybieramy psa, który jest z pseudo hodowli gdzieś u kolegi, koleżanki, kto miał dwa psy, też nie wiadomo jakie i
mówi, ktoś nam mówi, że to jest Amstaff, no to, to tak jakbyśmy trochę porównali, no nie wiem, Ferrari zrobione u siebie w garażu do Ferrari kupionego w salonie. Poczekaj, jeszcze wytrzymaj, usłysz. Gdzieś tam kupionego u prawdziwego dealera i tak samo trochę jest tutaj no, z psiakami, tak? Są psy, które są stabilne emocjonalnie, ich ludzie też są stabilnie emocjonalnie, są to fachowcy, którzy się tymi psami zajmują. I tutaj jest jakby też moim zdaniem duża opcja, żeby właśnie tłumaczyć ludziom, na czym polega różnica między psem z pseudohodowli, a psem, który jest faktycznie w dobrej hodowli, która która chce dba o te psiaki, niezależnie od ras tak naprawdę, nie? No tak, a twoim zdaniem z kim mylą Amstaffa? Z jaką rasą często? To nawet ja się często z tym spotykam, że Amstaff mylony jest z pitbullem. Okej. Okay. To raz. Dam mi sekundę, no chodź tutaj bliżej. No, usiądź. Tak. Super. Generalnie pierwsze, że Amstaff mylony jest z pitbullem. A pitbull to chyba jeszcze gorzej niż Amstaff. No. Bo to już wiadomo, że pitbull zjada dzieci. Chociaż pitbulle są dużo mniejsze, dużo bardziej sportowe i generalnie... I wytrzymałe. Dużo bardziej wytrzymałe, tak. Zupełnie inny też typ i charakter psa. Często też z bulldogami są mylone Amstaffy. Też nam się gdzieś tam zdarzyło parę razy, że Benek jak był mały, to był mylony z dogiem argentyńskim, bo biały. Okej. Okay. No i to myślę sobie, że to gdzieś tam takie najczęstsze pomyłki. Staffordy do tego dochodzą, tak. Jeszcze American Bully często, o, teraz, nie? No teraz na pewno było już coraz większa moda na te psiaki. Tak. No myślę, że pomyłki boksera to typowe, jakby ktoś ludzi się nie znają na tych rasach, no ale w Amstaffa, kto naprawdę nie żyje z tym Amstaffem, ludzie po stronie od Amstaffa mogą pomylić się naprawdę dużo raz do niego przypisać, bo bardzo często podobne uszy, głowy, tak? Bo oni tam wychodzą z bully wszyscy, nie? Wszystkie te rasy. Fajnie. Damy mu troszkę może wolne, co, bo on no. Tyle dzieci wokoło wszystkiego i troszkę pochodzimy, dwie minutki i wracamy. Mam nadzieję, że nie przystaniesz, jak zobaczysz. A, za to widzisz, ja przykupny teraz jestem. Tak, wodę. Damy mu wodę. Chodź, Omeczku, tak. Słucha, że ta butelka nabiera te bąble. Nie? No, dzięki temu nie wylata jak masz plecaku, nie? No tak. No, Besiek, jeszcze? Tak? Bartek, tak. Z jakimi opiniami, odzywkami spotkałeś się w waszą stronę
będąc na spacerze w terenie publicznym. No, jasne. Nie w lesie. No niestety to dzieje się dosyć często, jakże ktoś tam powiedzmy, znaczy są, powiedziałbym, że takie trzy opcje na uwagę od obcych, tak że tak powiem. Pierwsza opcja to jest taka, czemu on nie ma kagańca, musi mieć kaganiec i z kagańcem związane jakieś perypetie od przechodniów, to jest raz. Druga opcja to jest, o Boże, jaki ładny, mogę dotknąć, a jaka to rasa? Amstaff, a to nie. Okej. Okay. To jest jakby rzecz numer dwa. I rzecz numer trzy, która też się zdarza nagminnie, że podbiega do nas jakiś pies, który jest bez smyczy, nie jest odwoływalny, ktoś nad nim nie panuje nad tym psem. No i jest sytuacja taka, że ja proszę, żeby tego obserwować, jakby nic się nie dzieje jeszcze, powiedzmy się nic nie dzieje, tym jakby już jest komunikacja taka nastawiona jakaś tam, powiedzmy, na komunikowanie dosyć bardziej czytelne, że tak powiem. No i po czym ten człowiek mówi do nas, że to my powinniśmy mieć kaganiec, to my powinniśmy uważać, my powinniśmy coś zrobić. Mimo tego, że jak jest na smyczy, nic nie robi, jakby często przy mnie siedzi wtedy, bo dostaje jakąś tam komendę do wykonania i ten pies nas obszczekuje dookoła. I takie właśnie przenoszenie jakby tej nie wiem, odpowiedzialności na kogoś, kto ma tego psa, pomimo tego, że ten pies i ten właściciel do końca nic jakby nie robią złego w sensie takim, nie? No i to jakby takie chyba trzy główne są opcje. Też często mi się zdarza, że na przykład ludzie, którzy nie mają takiego stereotypu, czyli patrzę na dzieci, na przykład na osoby starsze, w ogóle nie mają z tym problemu i Benek super, o jaka duża morda, w ogóle jaki ładny i o grubiutki, nie? Zdrowy. W takim sensie. Niektórzy nie wiedzą, co to jest za rasa i po prostu podchodzą jak do psa, dokładnie, nie? Tak. No. I często jest też tak, że dzieciaki, które do nas podchodzą i chcą dotknąć psa i tam mama się właśnie pyta, co to za rasa i mówię, że to jest, jak już chcę, żeby była sytuacja fajna, to mówię, że amerykański terrier. Tak. Wtedy jakby nikt nie reaguje, a jak mówię, że Amstaff, no to nie, to dziecko jest zabierane, no i tak się ta jakby rozmowa kończy. Co oczywiście mnie też nie dziwi do końca, no bo ja sobie zdaję z tego sprawę. Fajnie, że robimy też taki filmik, bo to może poszerzyć w ogóle informacje na temat tej rasy i w ogóle tak naprawdę o tym, jak się żyje z takim psem, nawet w mieście chociażby, rzecz biorąc, nie? No, z drugiej strony, jak rodzice na przykład, jeżeli, bo ja też się spotkałem, widzowie wiedzą, że mam Staffa też, jeżeli po prostu z dzieckiem podchodzą i chcą pogłaskać jako psa, a później się dowiadują, że to jest Amstaff i odchodzą, to też troszkę głupie. Nie? Że tak, jasne. Jeżeli już to podeszliśmy i jest akcja, że pies nie reaguje w ogóle nic, tylko czeka na pogłaskanie w pewien sposób. O, zobaczcie, Labrador. O, tu jest Amstaff. To jest bardziej pobudzony. No tam jeszcze oczywiście jest akcja, jest terierowaty. Ojej. Widzicie, jakie podniecenie dostał? No. Tak, siadaj, Beni. No i każdemu w końcu po prostu. Amstaffy są nadpobudliwe, porównując może do zwykłych ras, że tak powiem. Nie chcę powiedzieć nawet do konkretnej rasy, że oni bardziej, większość ras są nadpobudliwe, jak są młode, tylko że Amstaffowi dłużej trwa to uspokojenie. Dlatego od małego trzeba na tym pracować i widzicie, bardzo szybko. Tak, on się podkręci. No, ale to też jest taka też prawda, że one, co ja też bardzo lubię jakby w nich, że one zachowują taką, można powiedzieć, taką młodzieńczą trochę, młodzieńczego ducha, tak to powiem. I naprawdę spotkałem Amstaffy, które mają 10 lat, 12 i w jakiejś tam sekundzie się potrafią tak naprawdę fajnie pobawić jak takie szczeniaki i to jest też bardzo fajne, co oczywiście też, jak mówię, tak jest kłopotliwe względem na ten wysoki próg podniecenia. Jeżeli ktoś nie może z tym radzić, tak, to jest kłopotliwe. A ogólnie to po prostu, jeżeli ktoś rozumie daną rasę, wiedząc o tym, że takie coś istnieje w nich, i całe życie z tym się pracuje, to później po prostu to jest kwestia 2-3 sekund. No dokładnie, no to trochę tak jak mieć pretensje do właściciela Bigla, że on, nie wiem, węszy, czy dokładnie. Tam lubi sobie trąbić. Czy tam zbiera żarcie. No dobrze, bardzo fajnie. Teraz fajna sytuacja była, tam jeszcze mamy pieska, który nami się nakręca, ale my siedzimy tu, rozmawiamy. Kolejne pytanie dla ciebie. Czy uważasz, że dana rasa jest agresywna bardziej niż inna? Znaczy, chciałem zadać to agresywna, bo nakręca ludzi to agresywna, ale wiadomo, że każdy instynkt agresji posiada pies. Tylko czy na przykład twoim zdaniem, że ten pies jest bardziej procentowo posiada w sobie ten instynkt, czy mniej? Porównując, bo nie można to wszystkich porównać, nie? Tak ogólnie. Nie, powiedziałbym, że też będąc na różnych szkoleniach i widząc różne inne psy, tak, i generalnie właścicieli tych psów,
Nie, tutaj nie stawiałbym jakiejś takiej równoważnej, że Benek to jest żbenek. W sensie obstaw to są tak, jakieś super agresywne psy, a inne psy to są aniołki. Tak. Albo odwrotnie, tak? Tak. Besiu, usiądź. Tak, najlepiej się siada na nogę właściciela. Tak, to jest tak, zasada jest. Nie, powiedziałbym, że nie. Dużo spotkałem, nie wiem, agresywny, też nie chcę mówić agresywny, tak? No, instynktowny, impulsywny. Jest normalna u każdego psa. Dokładnie. Prawdy, tak? Czy u Yorka, czy u doga argentyńskiego. No, ale spotkałeś się, że Amstaff jest tak agresywny, wiecznie agresywny. Dokładnie tak. Nie wiem, dużo bardziej takie impulsy, na przykład wydało mi się owczarki, nie wiem, niemieckie, belgijskie, no to już nie mówię, tak? One praktycznie tak, to pstrykały, robiły zadanie i to jakby nie. Też widziałem dużo innych psów, które dużo szybciej się odpalają niż Amstaff, powiedzmy, jeśli już tak mamy mówić. No. Nie wytrzymywały na przykład napięcia numer 4, a Belek jeszcze z 6 sobie świetnie radził, nie? Coś takiego. Tak. Także nie, tutaj też ja uważam, że tak naprawdę 80% tego, jak się dany pies zachowuje, będzie jednak to praca, która właściwie włoży jego socjalizacja raz, wychowanie dwa, trening trzy, jakby dbałość o w ogóle taką higienę życia z psem. Czyli możemy powiedzieć, że na przykład 20% to jest geny, a 80% to jest doświadczenie życiowe. Myślę, żebym tak obstawił. Tak. Mm-hmm. Coś w takiej. No chyba, że faktycznie są to psy użytkowe, w jakiejś tam linii użytkowej i one są nastawione na jakieś tam zadania praktycznie, ale to nie oszukujmy się, takich psów się spotyka, bardzo rzadko, gdzieś tam w mieście czy na ulicach. Nie? No na ulicach tak. Są to rzadsze psy, rzadsze rasy, bo ludzie generalnie sobie nie radzą w większości z tym. No i zależy też od mody, bo Amstaff był bardzo modny parę lat temu. Mocno, dlatego pseudo hodowli było bardzo mocno i 80% ludzi w Polsce, ja mu rozmawiam o Polsce, to większość nie wie, że nie ma w domu Amstaffa. Dobra. Tutaj twoim zdaniem kim jest rasowy Amstaff? Czy chodzi tu o charakter, znaczy typowy, co byś przypisał do tej rasy po prostu i żadny inny ból tego ma może, ale mniejszy procent niż Amstaff. Żebyśmy widzieli na przykład biorąc Amstaffa, typowo widzę, że to jest Amstaff. Mhm. Znaczy myślę sobie tak, że to są naprawdę bardzo, bardzo fajne psy z tego względu, że są z jednej strony bardzo uniwersalne, i to jest taki charakter też Amstaffa. Z drugiej strony są bardzo emocjonalne, takie, że przywiązują się bardzo mocno do opiekuna, do właściciela i naprawdę jest to taka więź, no, na śmierć i życie może było. Czasem zaborcza. Czasem aż zaborcza, tak jest to. Kto nie umie poprowadzić, to tak, będzie zaborcze. Tak, ale praktycznie to jest gdzieś tam, można to fajnie, no fajnie się wyregulować, tak. Tam dokładnie tak. Myślę sobie, że też dużo ludzi ma takie błędne przekonanie, że to są psy, które wymagają takiej aktywności, typu bieganie 100 godzin na dobę, to nie jest do końca prawda. To nie pitbull. One wymagają treningu, wysiłku, ale faktycznie... Stabilny, taki regularny. Regularny, stabilny wysiłek i trening jest jak najbardziej fajny dla nich. Myślę sobie też, że to są też takie psiaki, które naprawdę są bardzo zrównoważone mimo wszystko, mimo tej opinii, która jest, która gdzieś tam się pojawia, bo naprawdę są w stanie wytrzymać dużo jakby też niepoprawne zachowanie swojego opiekuna, czego ja też jakby doświadczam na co dzień i naprawdę jest to taki pies, który dużo wybacza w jednym sensie, a w drugim sensie też wymaga też dużo pracy. Nie? Co dla mnie osobiście było najtrudniejsze, czego ja tak naprawdę jakby nie rozumiałem do końca jakby na początku drogi z Amstaffem, że wydawało mi się taki duży, silny pies, no to też będzie taki psychicznie silny, nie? Że tam jak w wojsku trening, 2 godziny treningu, to będzie najlepsze rzecz na świecie. Tak. Po czym okazało się, że naprawdę tak nie jest, są psy bardzo delikatne też. I wrażliwe. Wrażliwe, tak, bardzo wrażliwe. Tak. Naprawdę krótkie sesje były dużo dla niego lepsze i takie przyjemne w pracy niż jakaś taka katorżnicza, wojskowa praca, na przykład nie wiem, z którą stosujemy powiedzmy łowczarków, które gdzieś tam wykonują zadania jak żołnierz. Tak. I to faktycznie była taka rzecz, która mnie gdzieś tam osobiście zaskoczyła, nie? Jeśli chodzi o psa. No dobrze, no ty teraz tak opowiadasz pięknie, zaraz ludzie powiedzą, no ja nie jestem aktywny, no to wezmę sobie Amstaffa. Nie, no aż tak to nie. No. Nie, trzeba być aktywnym, trzeba faktycznie poświęcać dużo czasu, bo to jest jednak pies, który potrzebuje też ruchu i no tak jak każdy większy pies też po prostu, tak sobie myślę, nie? Że tutaj spacer na pewno dookoła bloku nie wystarczy, to absolutnie. Super. Nie wiem, czy będziemy rozmawiać o tym w dalszej części, jeśli chodzi o czas, jakiś taki ile poświęcam na niego, czy teraz. Możesz nawet teraz powiedzieć po prostu, jeżeli chodzi, no jasne. Teraz już
wiemy, że trzeba to, najlepiej dla niego by było regularne, systematyczne spacery plus praca. Tak jest. Nie musi być na wysokim poziomie nie, typu berg. Po prostu jakieś zwykłe posłuszeństwo, każdy, też, każdy no. to co lubi. Tak? No i teraz masz powiedzieć, jak, ile czasu poświęcasz dziennie bańkowi. No jasne. Mówię tak logicznie, pomijając, że ty jesteś w pracy tam tych 8 godzin, bo tak weźmy, że jasne, każdy normalny jasne, człowiek jasne, pracuje, jasne. Bo tylko jak ty milionerzy, to nie pracują no dokładnie. Tak jak każdy dzień nasz każdy dzień gdzieś tam wygląda podobnie. Może weekendy są troszkę inne, ale jednak też gdzieś tam w miarę troszkę się podobnie układa. Są to 3 spacery dziennie, tak technicznie rzecz biorąc. Spacer poranny jest najkrótszym spacerem gdzieś tam i faktycznie to u nas zupełnie wystarczy jakieś tam, nie wiem, pół godziny spaceru. Do 40 minut. No, myślę, że tak. To są jakieś takie sytuacje. Spacer popołudniowy, spacer wieczorny to są takie spacery, gdzieś tam planujemy i one są różnorodne, tak w sensie, że nie wiem, tutaj bardziej skupiamy się na jakimś tam treningu, tu bardziej skupiamy się na jakimś tam po prostu, że tak powiem, jego wolnym czasie i on sobie tam robi co chce. Powiedziałbym, że łącznie taki czas, który spędzamy na spacerach dziennie, to jest jakieś, no przy minimalnym opcji, że jest to, nie wiem, dzień tygodnia i nie mam jakby za dużo czasu, bo też gdzieś tam mam jakieś inne swoje obowiązki, no to jest w granicach 3 godzin, tak, że trzeba to tak mniej więcej liczyć, 2,5-3 godziny. Weekendowo pewnie jest to więcej, ponieważ ja po prostu lubię chodzić z psami, to jest teraz super frajda. Czasami jest tak, że wychodzimy po prostu o 11, wracamy o 16, tak, to też takie są momenty, no, ale generalnie no te 3 spacery, te 2 po godzinie plus ten jeden spacer półgodzinny poranny na pewno trzeba gdzieś tam liczyć. Nasz każdy spacer wygląda w ten sposób, że składa się jakby z takich 5 elementów, można powiedzieć, 5-4 elementów i one się powtarzają w różnych cyklach i oczywiście w różnym czasie jakby trwania tych spacerów, ale chodzi o to, że są to potrzeby fizjologiczne, to podstawa. Druga opcja to jest jakiś wolny czas dla niego, czyli węszenie, on sobie tam chodzi gdzie chce, patrzy sobie co się dzieje na świecie jakby i w ten sposób to wygląda. Potem jest na pewno zawsze jakiś trening, czy to zwykłe posłuszeństwo, czy zwykłe, jakiś tam zwykły prosty trening, to na pewno. I ostatnia rzecz na pewno to też jest zabawa, to jest bardzo ważne, tak? Żeby tego psa rozładowywać, nie doprowadzić do takiego momentu, że on gdzieś tam robimy z nim jakąś pracę, tak jest. Ale twoje zdanie na przykład, jeżeli chodzi o Amstaffa, bo cały czas dzisiaj rozmawiamy o tym. Zabawa intensywna, taka typu szarpanie się za szarpaki jakieś lub tam gałęź albo coś z Amstaffem musi być bardziej kontrolowana, czy możesz sobie tak... Ja osobiście nie doprowadzam do takiego stanu, że tak powiem, kiedy on już nie jest w stanie się kontrolować w takim sensie, nie? No, tak powiem ogólnie, wiadomo, każdy pies ma też inaczej, ale dziś to jest zabawa raczej taka, która ma spowodować rozluźnienie psa i jakby wyluzowanie z tej poprzedniej sytuacji gdzieś tam stresowej, jeśli chodzi o jakiś tam trening, niż to godzinne skakanie, szarpanie się z psem i tam wiszenie na no i budowa determinacji. Tak jest, dokładnie tak. Czyli ta zabawa ma też budować naszą więź, tak. Jakby w ten sposób do tego podchodzę. Ma psa rozbudować, masz też mu sprawić przyjemność po prostu, nie? Nie wiem, no i to bardziej w ten sposób. I tak staram się, żeby każdy spacer mimo wszystko nawet ten już tak wyglądał, nie? Czyli te kilka elementów. No i tyle. Czyli podsumowując, raczej zabawa jak najbardziej, ale tak. Za Amstaffem lepiej kontrolować po prostu te emocje, żeby on nam się jakoś tam mocno nie rozkręcał, bo w przyszłości będzie ciężko popracować nad opanowaniem. Dokładnie tak. Ale nie wykluczać też zabaw z tym psem, nie trzeba się bać. Nie, trzeba się bawić, nie ma w ogóle wątpliwości, że trzeba dokładnie. To robić. Wiadomo, jeśli sobie założymy, że chcemy mieć psa sportowego i też Amstaff może takim psem być, jeśli go do tego przygotujemy i zaczniemy to w odpowiednim wieku i zadbamy też o jego dobre odżywianie i całą kondycję i wtedy faktycznie możemy tą zabawę, która ma docelowo, nie wiem, potem jakby być efektem jakby końcowym na jakichś na przykład zawodach, no to jasne, wtedy wszedłbym z nim poziom wyżej, ale do normalnego funkcjonowania to, żeby on był spokojny, żebym ja był spokojny, w zupełności wystarcza taka zwykła, po prostu rozluźniająca, normalna sesja zabawowa. I co jeszcze tutaj chciałbym dodać na tym jakby momencie rozmowy, że bardzo ważne, to jest też bardzo często popełniany błąd w ogóle, jeśli chodzi o psy, że psy się nadmiernie ekscytuje. Typu, o Boże, jaki ładny dzień dobry, cześć, wracamy z domu, z pracy, do domu, tak? Cały czas ten pies na takim jest wysokim poziomie ekscytacji. Ludzie mylą tę ekscytację z zadowoleniem psa, tak. Co jest zupełnie czymś różnym. Jest zadowolony, jest na poziomie zero, czyli po prostu leży sobie i się nudzi, nie? Tak moim zdaniem. I lekko tam ogonem coś tam pomerduje. Jasne, nie chodzi też, żeby on był znudzony życiem, nie?
tylko bardziej w ten sposób, że ma być to stan zerowy, czyli po prostu neutralny, tak powiem, nie? I wręcz z Amstaffem ja bym wręcz nalegał, żeby w ten sposób prowadzić, bo to o wiele, wiele łatwiej go się prowadzi, kiedy on jest w równoważonym poziomie każdego dnia i każdą godzinę. I nie, Amstaffa nie jest jakby problem rozkręcić w danej sytuacji, wystarczy naprawdę tam parę dźwięków, troszkę przyspieszyć albo coś i on naprawdę zdeterminuje się. No, ale ciężej go uspokajać, dlatego praca nad nim powinna być bardziej spokojna, więcej równowagi, ale plus od czasu do czasu jakiś taki emocjonalny troszkę, żeby było, tak? Żeby też nie zrobić psa zombiaka, no tak, po prostu tak. Nie reaguje na nic. Wcześniej czy później wszystkie psy te zombie na starość, wiesz, no ale przynajmniej żeby to życie pożyli, nie jakiś tam. No dobrze, jak wiesz, taki czas ani inny. Dzisiaj pieniądze też są ważne, dlatego ja bardzo stawiam na to, że człowiek pierwszy, super, pierwszy co, to powinien się zastanawiać, czy utrzymanie psa, czy stać go na utrzymanie tego psa i pomijając karmienie, bo karmienie to jest podstawa, bo są inne wydatki. No i dla Ciebie pytanie, ile Cię kosztuje utrzymanie takiej rasy, wliczając to karmienie, weterynarza, spacery, szkolenie, bo wiem, że Ty na szkolenia różne się jeździsz i że nie jesteś tak po prostu zwykłym użytkownikiem, że tak powiem, nie? Ale to wszystko kosztuje. Jasne, no powiem tak, zastanawiam się trochę nad tym pytaniem, bo już dawno tego nie liczyłem, że gdzieś tam rozmawialiśmy wcześniej trochę o tej rozmowie. No to powiem tak, że samo karmienie bazowe, czyli jakby karma bazowa plus jakieś tam gryzaki, generalnie plus wizyta u weterynarza, która jest, wiąże się z tym, że trzeba psa zaszczepić i to jest jakby odpowiedzialność każdego właściciela, no to muszę powiedzieć, że miesięcznie to jest koszt w granicach u nas 350-400 zł. Tak mniej więcej, jakby miałem to policzyć średnio razem dokładnie, ze wszystkim. Dokładnie. Jest to koszt bez szkoleń, bez jakichś tam, nie wiem, wyjazdów psich, powiedzmy sobie. Jest to jakby tylko, chodzi o jedzenie bazowe plus gryzaki, plus weterynarz, czyli to, co musimy zrobić. Jakaś tam obroża przeciwpalna to też wchodzi w grę, jakby na sezonie kleszczowym. No nie liczę akcesoriów, bo jakby ja tutaj nie jestem gadżeciarzem, także powiedzmy, chociaż na to można wydać fortunę, myślę sobie, tak, jeszcze 5 razy więcej. No, ja wiem. Ale myślę tak realnie, w podstawie trzeba liczyć te 400-350 zł za miesięczny wydatek średni. Nie? Ja myślę, że tak jest, no. No bo to tak. No i fajnie. Także 500 zł. Jeżeli człowiek zarabia, załóżmy, średnią krajową, teraz jest 2600, tak? Czy 200? To 500 zł licząc, no 2,5 ci zostaje, no tak z grubą jest 2400, także musisz o tym pamiętać. No i ja bym jeszcze, jak ja to robię, to każdego miesiąca tak 150 zł odkładam na każdego psa na konto, żeby w razie W, tak? Bo są różne przypadki, nie? Przypadki. Bywa różnie, tak? No i fajnie. Twoim zdaniem, Bartek, jaki człowiek lub jaką wiedzę musi posiadać człowiek, żeby posiadać tę rasę? No 10 razy posiadać, ale wiesz o co chodzi, nie? Myślę przede wszystkim, że odpowiedzialny. Ale to tak jak powiedziałbym, że jak każdego psa. No. To na pewno. Trzeba się na pewno też nastawić na pracę z tym psem. Usiądź. Twarz twoja weszła tak. Do tego. Kapusznik. Usiądź. Trzeba się nastawić na pracę, trzeba się nastawić na to, że będziemy musieli ponosić wydatki, jeśli chodzi właśnie o jego żywienie, bo to jest psiak, który zjada naprawdę dosyć duże ilości jedzenia. Plus alergie te. Plus jakieś możliwe alergie, tak. Plus też jakieś sprawy zdrowotne, to też są duże koszta. Ale przede wszystkim myślę sobie, że musimy się nastawić na to, że jest to pies specyficzny, chociażby ze względu na ten stereotyp, który gdzieś tam krąży w społeczeństwie. I też musimy mieć jakby to w tyle głowy, że nie każdy takiego psa będzie akceptował, tolerował, będzie sobie kojarzył z czymś fajnym. I to moim zdaniem, to by na początku też z tego, co tak teraz sobie przypominam na szybko, jakby trochę i bolało z jednej strony, trochę jakby tego nie rozumiałem, trochę też się frustrowałem z tego względu, że jest to Amstaff i ja wiem, jaki on jest, wiem, jaki jest na co dzień, a ludzie go... Ale sekundę. No. Ludzie go tak postrzegają, jakby mimo tego, że on w ogóle taki nie jest, nie? To, czyli ludzie, którzy po prostu zdecydują się na tę rasę, oni nie powinni, nie dość, że muszą odpowiedzialnie ją wychowywać, bo to są dobre psy, dobrze pokierowana ta rasa, to jest dobry pies, może być dobrym psem, ale plus jeszcze musi się nastawić na promowanie tego psa w dobrej sferze, jakby w dobrej myśli, bo tak różne bo mogą być sytuacje, no i na tyle ludzie powinni brać te psy odpowiedzialnie, żeby jak najmniej
akcje było w ogóle nieprzyjemne z tymi psami. I w ten sposób powinni się kierować ludzie, którzy myślą o Amstaffie. Po prostu niech się ponagrywa. Tam parę razy twoja morda weszła w ekran. Nie, to musisz wyblurować. Dam mema tam takiego jakiegoś. Jakie psy teraz są na nie na topie? Dam ci ciłały. Teraz kolejne pytanie. Czy ta rasa jest łatwa w nauce komet? Chodzi typu trening czystej tam. Wiesz, tam siad, wiesz i tak dalej. Wiesz co, myślę, że jest łatwa. Że to nie jest jakiś pies taki naprawdę oporny na naukę. Nie jest to pies, nie wiem, chociażby w typie psa pierwotnego, typu jakiś tam husky czy inna akita. One się fajnie szkolą, też to lubią, tylko właśnie no problem jest taki, że... Znaczy problem nie problem, specyfika jest taka, że właśnie to krótkie sesje na motywacyjnej opcji, na zabawie trochę też, dużo nagród, jakby to jest podstawa moim zdaniem jakby w szkoleniu, żeby tego psa też nie przeciążyć, nie? Bo tam w głowie buzuje, on wykona może daną jakąś tam sekwencję, co ma tam zrobić, ale to nie będzie do niego przyjemne. Także myślę, że tak, że naprawdę są kumate gostki. Ale też są uparte, jak myślę, można taką cechę dać psu, no to faktycznie, tak z moich obserwacji, on czasami jak tam stanie okoniem, to choćby go tam przepychać, rozpychać, to on tam nie pójdzie i tyle, nie? Czyli trzeba mieć podejście, tak, wiedzieć jak z tego wybrnąć. Jak z tym psem właśnie, jak go zachęcić do tego, a nie jakby nie zmuszać, nie? I tak właśnie to z moich obserwacji, z porządkowego treningu i więcej jakby takiego działania pod presją i zmuszania, to tym bardziej on się zamykał w sobie. Okay. Nie? To był taki mechanizm trochę. A im więcej nagród, trochę zabawy, trochę właśnie to jest fajna przygoda z tym ćwiczeniem, no to wtedy okej, okay, nie? No ale można powiedzieć, że nie wiem, no chcę Amstaffa, załóżmy, mam doświadczenie z innym pieskiem, wcześniej miałem po prostu w życiu, to mogę podchodzić z tym samym podejściem do Amstaffa, jeżeli chodzi o szkolenie, czy nie wystarczy mi filmiki z YouTube'a? Nie, na pewno, że nie wystarczy. Choćbyś miał, moim zdaniem, nie wiem, 15 innych psów wcześniej, to pierwsze, że warto sobie raz ćwiczyć wiedzę, to nawet tą, którą gdzieś tam masz i też zobaczyć, jak to działa, tak trzeba powiedzieć też o tym, że każdy pies jest inny. Nawet jeśli widzimy sobie dwa Amstaffy tej samej, w tym samym wieku, nie wiem, o takiej samej jakiejś tam wadze czy cokolwiek, to one będą pracowały też inaczej, nie? Że trzeba ten trening dopasować do każdego psa indywidualnie, też do naszego stylu bycia. Bo jeśli ktoś jest, nie wiem, maratończykiem z zamiłowania, no to też nie weźmie sobie Amstaffa, nie będzie z nim biegał 40 km. Nie powinien brać. No nie powinien przynajmniej, no. Tak. Chociaż pewnie może gdzieś tam można, jakby był mega chudziutki. Bardziej pit nadaje bardziej się. Pit, tak. Jakiś taki pies właśnie tego typu. Także swoje predyspozycje, swoje jakby tryb też spędzania czasu, jakby i aktywności. No i na pewno indywidualne podejście do psa, bo to jest jakby klucz do sukcesu. Ale też z pamięcią o pewnej specyfice danej rasy, bo to jednak też jest ważne, nie? Tak jak w przypadku Amstaffów, jest to ważne, że pamiętać o jakichś tam jego też i możliwościach tak naprawdę i też takich ruchowych. Też nie będziemy mógł zeskakać z 3 metrów, bo do jego stawów i jakby samej budowy jest to niewskazane. Nie będzie on tak, nie wiem, szybki jak owczarek belgijski, ale dla normalnego funkcjonowania jakby i takiej zabawy w treningu jak najbardziej myślę, że tak. No super. No okej, okay. A jeżeli chodzi na przykład o Amstaffa, to socjalizacja na przykład z ludźmi musi być na wysokim poziomie, czy z psami bardziej postawić? Ja myślę, że i postawić na to i na to tak naprawdę, to jest na pewno bardzo ważne. Tutaj jest też taka sytuacja, że z tego co rozmawiam z ludźmi, którzy mają Amstaffy też i widzę po Amstaffach gdzieś tam, które spotykam, że one generalnie do ludzi się lgną. I tutaj bardziej problemem jest bardziej to, żeby witać się z każdym człowiekiem na ulicy poznanym, bo to jest naprawdę dla Amstaffa coś bardzo fajnego i one lubią kontakty zazwyczaj. Jest to pies, który gdzieś tam garnie do ludzi. Z psami myślę sobie też, bo jeśli zaczniemy tą socjalizację, w odpowiednim momencie i też poprowadzimy ją przede wszystkim dobrze. I tak naprawdę z podejściem też myślę sobie pójściem do specjalisty z takim psiakiem, bo to jest bardzo ważne. Do kogoś, kto się zajmuje psami. Enio, chodź. To się zajmuje psami.
I na pewno trzeba czerpać wiedzy fachowców, ale i socjalizacja z psami, i socjalizacja z dziećmi, z ludźmi dorosłymi jest bardzo ważna i myślę sobie, że... O większości psów ogólnie, tak, nie? Ale Amstaff ma szczególnie postawić na socjalizację ze zwierzętami. Z zwierzętami, myślę tak, nie tylko z psami, w ogóle z zwierzętami. Tak, bo można tak. mieć w domu kota, można mieć w domu tak. świnkę morską i faktycznie, żeby to nie było nic ani dla psa strasznego, ani nic nowego, po prostu powolutku ten kontakt z innymi zwierzętami jak najbardziej utrzymywać, nie? Co tam jest? Może zrobię sobie jakąś chwilę przerwy, albo... Niech pochodzi. Tak? Ponagrywamy jego jajka. Dobra. No dobra, póki sobie Beniek, ja myślę, że widzowie i tak pooglądali Beńka więcej niż nas. I na koniec, tak ja wiem, że ty... Jakie tam jeszcze pytanie jest? Wiesz co, to mamy jeszcze ostatnie pytanie, no. ale takie luźne pytanie. No. Co byś powiedział, poradził ludziom, którzy myślą o zakupie tej rasy? Mhm. Że na przykład jakaś rada, czy coś takiego... Czy odradziłbyś raczej? Odradziłbym. Tak, no. Wszystkie inne psy, które wszystkie. Wszystko odradza. Tak. Nie kupujcie psów. No na pewno nie kupujcie z pseudo, to 100%. Tak, to wspieranie po prostu tych ludzi to jest, nie jest okej. Okay. Dokładnie tak. No myślę sobie, że to taka sytuacja jak z każdym innym psem trochę. Nie? W sensie, że tak. Na pewno porozmawiamy z hodowcami, porozmawiamy z ludźmi, którzy mają te psy. Udajemy się do oddziału związku klinicznego, który jest w danej miejscowości. Mamy taką opcję, żeby sobie z kimś takim porozmawiać, jak najbardziej tak. Poczytajmy o tej rasie, teraz jest dostęp do informacji, tylko żeby to były sprawdzone informacje faktycznie, a nie tylko gdzieś tam na jakichś forach internetowych, gdzie wszyscy znawcy na ten temat mają wszystkie informacje świata, które mogą być zawarte na temat tej rasy. Książki, na pewno jest parę pozycji, myślę sobie też do dyspozycji, które gdzieś tam można się zapoznać. Pójdźmy, zadzwońmy wcześniej, zanim kupimy takiego psiaka, na przykład do behawiorysty, który nam udzieli informacji na temat danej rasy. Tu powinna moja reklama wyskoczyć. Proszę bardzo, tak. Zostałem w myślę, że to jest też bardzo dobry pomysł. Zróbmy wszystko to, co możemy zrobić przed zakupem psa, niż po jego zakupie. Nie? Jakby to jest taka myślę sobie rada, ale przede wszystkim pamiętajmy o tym, będę zaraz sobie wykopić dziurę, pójdzie spać. Bardzo dobrze, o to chodzi, to niech typowe Amstaffa zobaczę. No. Tak, myślę sobie, że bardzo ważne jest to, żeby pamiętać, że jedynie jakby psy ze sprawdzonych hodowli, z oficjalnych hodowli, z hodowli zrzeszonych w Związku Klinicznym, który jest z kolei zrzeszony w takiej grupie międzynarodowej FCI, da nam większą pewność, czy jakieś tam powiedzmy gwarancje, że te psy będą stabilne, rodzice tych psów będą generalnie przebadani. Jeśli chcemy natomiast, nie wiem, z jakichś przyczyn nie chcemy brać psa z hodowli, nie mamy, nie wiem, tyle funduszy lub jakieś tamkolwiek inne środki na pochodzenie, to po prostu adoptujemy takiego psa. Jest dużo fundacji, które wspierają Amstaffy, jest dużo fundacji, które zajmuje się adopcją Amstaffów, ale pamiętajmy, że mogą to być psy, które mają jakieś tam problemy, czy to behawioralne, czy problemy z przyszłością w związku z jakimiś tam innymi sytuacjami, które je spotkały. I na pewno to będzie wymagało dużo więcej pracy niż takim psem wziętym od szczeniaka. Ale jest to jak najbardziej możliwe, nie? Jeśli się tego nie boimy, nastawiamy na jakąś tam pracę z tym psem, to jak najbardziej. Także myślę sobie, że bardziej w ten sposób niż zasięgać porady sąsiada, który być może się zna na psach, ale być może się też na nich nie zna. Ale wcześniej rozmawialiśmy o tym, że jednak charakter i podejście do każdego indywidualnie, tak, to jest ważniejsze, nie? Tak, moim zdaniem też tak. Ludzie muszą uważać, kogo się... radzić się można każdego się radzić, ale trzeba filtrować fakty i filtrować wiedzę, bo nie wszystko będzie działać. Można próbować, tylko niech te metody nigdy nie będą agresywne w stosunku do psa i ogólnie do psów, ale do Amstaffów w ogóle nie powinny być. Bo on tylko będzie się budował w nienawiści i budował swój impulsywność tą całą. Nie chcę mówić o agresji, bo to każdy pies będzie się budował, jeżeli będziecie do nich agresywnie się zachowywać. No ale też z Amstaffem nie wolno przeginać tą bezwarunkową miłość, tak? Bo on potrafi człowieka też podporządkować sobie. One są dobrymi, szybciutko, prawda? Dobrymi manipulatorami oni są. One są, no i przez to też często są kłopoty, gdzie tam jest bardziej zaborczy opiekuna, pilnuje go, tak, nie podpuszcza innych zwierząt do kontaktu i tak dalej. No i większość ludzi, i większość Amstaffów są u nas w Polsce, to ja spotykam, to bardziej tam działa zaborczość, i to jest podstawa tego, podłoże tego wszystkiego, a później oczywiście efektem jest ta agresja, tak, i gdzie później ludzie oceniają, że pies jest agresywny.
No, dziękujemy Wam bardzo za spędzony czas. My też dziękujemy, dzięki. Dużo zdrówka dla Was, niech Beniek żyje jak najdłużej. No, my będziemy... Tak, nadzieję, no, każdemu życzy dużo zdrówka zawsze. I na spokojnie, bardzo ładnie wychowałeś go, co widać na filmiku, jest bardzo spokojny. To jest, moim zdaniem, są amstafy właśnie tak powinny być postrzegane. To zachowanie, ten stan umysłu, no i ten spokój. Wydaje mi się, że amstafy bardzo dużo spokoju z siebie emanują. Myślę, że tak. Ja na koniec też chciałbym wszystkich pozdrowić. Dużo zdrowia wiadomo w tym zwariowanym czasie. Mam nadzieję, że trochę nasza droga mogła Wam nakreślić i opisać charakter amstafa, tak, tego konkretnego. I pamiętajcie, trzymajmy się, nie dajmy się i zasięgajmy tylko porad u sprawdzonych specjalistów. Dziękujemy.